Moje nazwisko i imię to Mateusz. Mały numer 33. Przyjechałem z Zielonej Góry. A to z grupą jedziecie? Tak, tak. A ile osób? Czterech, pięciu? Tak się cały czas, wiesz, mieszamy, tasujemy się cały czas, nie? A, okej. Okay. Po drodze. No bo właśnie pięciu was widzę na trackerze. O. Wspólnie śpimy, wspólnie jedziemy. Mamy właśnie urlop, ona spędza go z dzieciakami czekając na mnie na mecie, jadę do nich i wracamy z powrotem do domu. No to rzeczywiście, można ci zazdrościć trochę. No. Tak ci się to ułożyło. Serdeczne dzięki mojej kochanej żony, to naprawdę jest wspaniała kobieta. Ty jesteś debiutantem w Karpatii. Karpatii, tak. No tak, masz za sobą kilka innych ultra. Jakbyś Karpatię porównał do tych innych? Nic się nie da się porównać, Łukasz. To jest naprawdę mega dużo. Mimo treningów, jeżdżenia tysięcy kilometrów, ćwiczeń, gimnastyki. No nie można Karpatii Divide porównać do jakiegokolwiek innego wyścigu. Naprawdę mega trudno. I na czym główna trudność polega tego wyścigu? No myślę, że tutaj trzeba być naprawdę bardzo dobrze przygotowanym kondycyjnie do tego wyścigu. Fizycznie jest dużo podejść, wypychów, no ale to jest coś kosztem czegoś, nie? Wypychasz 10 km pod górę, masz fajny widok, no i później masz frajdę, jest drugi raz, bo zjeżdżasz, nie? Aha. I tak cały czas w kółko. Super, naprawdę, jestem mega zadowolony. Żeby co byś powiedział ludziom, którzy się zastanawiają, warto na to przyjechać? Trzeba się przygotować, warto. A jak sprzęt się spisuje i w ogóle na czym jedziesz? Powiedz coś. Mój sprzęt to ścieżkowiec Giant Trans X. Strasznie ciężki. Nigdy więcej na ciężkim rowerze w taki teren. Za ciężki? Za ciężki. Waży 14,5 kg. Do tego bagaż 3,5. Noga nie podaje czasami, to naprawdę. Jest no, bardzo ciężko, ale... No ale słuchaj, trudno ci będzie z tej wagi tak naprawdę zjechać dużo. Tak, tak. Ale ciężko jest nam podjazdach, ale wszystkie zjazdy są moje. Naprawdę to jest...
kolizja, zjeżdżać po tych kamieniach, po stokach, po łąkach. To może jednak warto na pólu. No trzeba, wiesz, rozważyć, nie? Wypadałoby pracować trochę nad kondycją. No i troszeczkę mniej tego bagażu zabrać. No i byłoby super, myślę. Zawracasz w Werniku i wracasz do Ustronia rowerem? Karpatia 1200, co ty na to? Ciekawy pomysł, ale myślę, że moja żona byłaby niezadowolona. I tylko dlatego tego nie zrobisz. Tak. No i co, czy jest już zapach mety? No jest fajnie, jest super, meta przed nami. No bo 3/4 macie za sobą, czyli zostało 150. To na dobry wyścig by starczyło, ale rozumiem, że w waszych skali to już jest końcówka, tak? No, też po tym co przeszliśmy przez ostatnie dni, upały, deszcze, burze, to tutaj to myślę, że nie będzie jakichś niespodzianek po drodze wyjątkowo trudnych. Właśnie, co przeszliście? No wczoraj padało cały dzień z rana, w górze jechaliśmy w deszczu. O, dużo by opowiadać, naprawdę, trzeba samemu przeżyć. Prawie końcówka, nie? Nawet jakby było bagno krokodylami, to byś ukończył, tak? Taki jest plan, wiesz, mamy plan, żeby jechać dzisiaj do końca. Cześć, trzymajcie się.